Siemaneczko widzowie, witam was wszystkich serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj wracamy do F1 2022, przeanalizujemy sobie te wszystkie jakieś nowinki, przejedziemy się w trybie Grand Prix, zobaczymy jak boty się zachowują, okrążenie formujące, teraz samemu trzeba się ustawić na starcie, także lecimy z tematem. No i jak widzicie mamy tutaj nowy ekran główny, po prawej stronie mamy George'a Russella, po środku Charlesa Leclerca i Lando Norrisa po lewej stronie, tylko że to są dosyć stare zdjęcia, szczególnie właśnie zdjęcie Russella, który tutaj jest w barwach Williamsa, jeszcze to z lat Kubicy, bo jak widzimy tam Rocket Williams, także chyba to jeszcze zostanie zupdate'owane, bo jak możecie zauważyć, to jest work in progress, to jest gra w trakcie tworzenia, wersja jest 1.0.87, więc także jeszcze jest sporo tak naprawdę pracy nad tą grą. No i jesteśmy w głównym menu, ekran główny, mamy tylko trzy opcje do wyboru: Grand Prix, próba czasowa i opcje gry, więc wejdziemy sobie w opcje gry. Wpierw wszystko praktycznie to samo co w F1 2021, poza pewnymi drobnymi zmianami, chociaż może to jest duża zmiana. No jednak to jest duża zmiana, bo coś na co ja czekałem od kilku dobrych lat, żeby F1 wprowadziło po prostu kompatybilność z VR-em i w końcu to się stało. W końcu będzie można pograć na VR-ze w F1 2022. W tym filmiku nie odpalę tego VR-a, dopiero w następnym materiale skupię się tylko i wyłącznie na tej funkcji VR, żeby wam pokazać jak to wygląda. Zobaczymy, bo jestem sam ciekaw, także nie mogę się doczekać. No i dobra, mamy tutaj jeszcze próbę czasową, standardowo, time trial, można się przejechać na czas. Mamy aktualnie tylko jeden model bolidu na wszystkie zespoły, więc Codemaster jest w trakcie tworzenia tych wszystkich osobnych modeli bolidów z każdego zespołu. Co do trybu Grand Prix, tutaj jest dużo zmian. I tak, na razie aktualnie w tej wersji gry jest tylko 5 torów, więc nie ma nowego Abu Dhabi, nie ma nowej Australii. Na razie mamy tutaj Imole, Miami, Silverstone, Spielberg oraz Kota, drugi tor w Ameryce. I dzisiaj przetestujemy sobie znowu Miami, tylko że w trybie Grand Prix, żeby zobaczyć sobie jak AI się spisuje. Przede wszystkim zobaczyć te wszystkie nowe po prostu opcje, które dodali w tej grze, więc dzisiaj sobie pojedziemy znowu Miami, ze względu na to, że to jest nowy tor, trzeba go troszeczkę potrenować, a każdy już zna Imole, Silverstone, Red Bull Ring czy Kota. Więc dajemy sobie Miami, weźmiemy sobie Mercedesa, ale nie Lewisa Hamiltona tutaj jako kierowcę, tylko George'a Russella, któremu bardzo dobrze teraz ostatnio po prostu idą te wszystkie wyścigi, bardzo regularnie punktuje. No i co do tutaj ustawień Grand Prix, podobnie, jeśli chodzi o wygląd, no ale są pewne zmiany, które warto tutaj wspomnieć. Przede wszystkim, jak sobie wejdziemy w strukturę weekendową, teraz w nowej grze F1 2022 w końcu jest możliwość pojechania sprintu, więc zobaczymy jak wygląda ten sprint, no i damy sobie wyścig 25% bez kwalifikacji, bez treningu i tutaj są pewne zmiany w przepisach i flagach. Jak widzicie tutaj są nowe opcje, typ boksu dajemy na imersyjny, żeby samemu kontrolować zjazd do boksu i samemu w odpowiednim momencie kliknąć dany przycisk. Okrążenie formujące też tutaj włączone z trybem imersyjnym, żeby samemu zaparkować na swoich polach startowych, trzeba to dzisiaj przetestować. No i poziom trudności SE daje aktualnie na 100, ze względu na to, że no ja za mało czasu spędziłem w tej gierce, tak? Ja muszę jeszcze pojeździć, żeby wejść na ten poziom, aby ścigać się z botami na 110. Jeszcze nie jechałem żadnego wyścigu z botami, więc nie wiem jak one się zachowują, nie wiem jakie mają tempo, więc bezpiecznie daję na 100. No i lecimy, zobaczmy jak to wszystko będzie wyglądać. O, jak widzicie jest nowe logo przed sprintem. Nowe intro. Zobaczymy, gdzie jest George Russell. Sergio Perez z pole position, George Russell z P2. No, trochę nierealistycznie oczywiście, no bo Mercedes dosyć dużo traci aktualnie do top 2, jeśli chodzi o zespoły, bo zobaczcie, gdzie jest Ferrari, 5-6, więc oni muszą jeszcze tutaj no, wyrównać te osiągi. Nie wiem, czemu Gasly ma zamknięte oczy. Vettel, McLareny z tyłu stawki, Ricardo ostatni, więc chyba tutaj na podstawie Grand Prix Bahrainu są osiągi. Konfiguracja samochodu, w ogóle tutaj jest dużo zmian. I tak, zobaczcie ile teraz jest tych opcji tutaj w aerodynamice. Jest 50 różnych wartości.
od 1 do 50. Na razie jadę na setupie z próby czasowej, bo tam już kilku kierowców e-sportowych porobiło swoje okrążenia na jakimś tam secie, więc aktualnie te wingi wyglądają w ten sposób, 8-18, więc teraz będzie naprawdę szukanie drobnych ustawień, które mogą dać jakieś tam różnice w tym prowadzeniu bolidu w czasach okrążeń, więc jest o wiele więcej tych wartości do bawienia się. Geometria zawieszenia chyba jest wszystko to samo, co było w poprzedniej wersji gry. Zawieszenie to jest też wszystkie te same wartości, hamulce i opony wszystko to samo, chociaż mi się wydaje, że tutaj teraz są też inne troszeczkę wartości PSI. Albo to jest po prostu moje wrażenie. No i dobra, będziemy mieć okrążenie formujące, więc sobie już przetestujemy to ustawienie na gridzie. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać, czy jestem w stanie dobrze się ustawić na gridzie. Jak słyszycie, nie ma już Jeffa. To już jest inny inżynier wyścigowy. No i dobra, już będziemy rozpoczynać ustawianie na gridzie. Wyjeżdżam teraz z tego zakrętu wolnego i jak widzicie jest nowa opcja, tutaj pokazuje ile jest metrów do naszego pola startowego. No i zobaczymy jak to będzie wyglądać, w ogóle ciężko dogrzać te opony. No i teraz mamy pełną kontrolę nad bolidem, więc mogę sam dogrzewać opony tutaj na polach startowych. I chyba muszę się ustawić po lewej stronie, skoro Perez po prawej. No i zobaczymy. Resetowanie pozycji startowej, nie udało się zaparkować. Może normalnie wjechałem, nie wiem, to może jakiś błąd gry czy coś, bo normalnie wjechałem, no ale dobra. Może tam trzeba było coś ścisnąć czy coś? No ale okej. Reszta gridu się ustawia, zobaczymy jak start wyjdzie. Ogólnie te bolidy o wiele ciężej się teraz prowadzą, więc trzeba uważać, szczególnie w wolnych zakrętach. Ale mamy świetny start w porównaniu do Pereza i już jesteśmy przed nim na hamowaniu do T1. Dobra, muszę sobie ustawić patrzenie w tył. Hamilton jest drugi w ogóle. Jaka sytuacja z Mercedesami. Żółta flaga tam z tyłu. Wiecie co, puszczę Pereza, żeby zobaczyć, czy jestem w stanie utrzymać jego tempo. Więc schowam się za nim i zobaczymy, czy on odjedzie, czy nie. Nie będę go atakował teraz. Tutaj trzeba patrzeć, gdzie są tabliczki właśnie. Oj. Wystrzeliłem punkt hamowania i nie chciałem wyprzedzać Pereza. Dobra, niech jedzie. No i Perez mi odjechał na 2,5 sekundy, bo jeszcze nie ogarniam tak naprawdę tempa wyścigowego. Oj. Wystrzelony zakręt. No i zobacz, może tutaj pod koniec prostej uda się Leclerca złapać, ale jak widzicie problemy, kłopoty Neymana na wyjściu. Chociaż Leclerc teraz też Ersu dużo używa, bo odjechał mi na tej prostej. No nie da rady. Nie da rady, za daleko jest. No i teraz się wycofam z sesji, żeby startować z ostatniej pozycji do wyścigu. Także zobaczymy, na którym miejscu dojedziemy. Już mniej więcej na tym ostatnim okrążeniu w sprincie w miarę dobre tempo trzymałem, więc tu mam 15 okrążeń, żeby jeszcze bardziej oswoić się z bolidem, oswoić się z tym torem. No i mam nadzieję, że jestem w stanie dojechać w punktach, albo przynajmniej osiągnąć to, co Russell osiągnął w tym wyścigu w Miami, czyli dojechać na 5. pozycji. Zobaczymy, czy tak się stanie. Tutaj po lewej trzeba będzie się ustawić za Latifim. No nie, znowu mnie zrestartowało, cofnęło, no ale dobra, lecimy. Do ostatniego miejsca, zobaczymy gdzie dojedziemy. Start w miarę dobry, ale dużo wheel spina. Teraz pytanie, na dojedzie do T1, zobaczcie jak te boty atakują! Niebezpiecznie, po wewnętrznej album w ogóle co zrobił. Dobra, teraz przetrwać te pierwsze okrążenia, chociaż uszkodzenia są wyłączone, więc spoko, nie uszkodzę, nie urwę przedniego skrzydła. Więc zyskaliśmy na razie jedną pozycję. Jest mega tłok. Tutaj po wewnętrznej wejdziemy Fetelowi. Zaryzykuję. Come on. Oj. Wiedziałem, że Joe tutaj jedzie na Apex. Ale dobra, uszkodzenia są wyłączone. Tsunoda widzę, że na hardach wystartował. Tutaj Joe może po zewnętrznej objadę. Tak. Nie. Za mało gripa.
Alonso, nie, to Ocon z problemami na wyjściu. No i ma wewnętrzne do następnego zakrętu, Jezus Maria. Że te boty są bardzo agresywne w tej grze. Teraz tutaj na dojeździe do T1 znowu od zewnętrznej. Więc teraz muszę opuścić dobrze hamowanie. Ale Joe, no co on robi? On jak w ogóle opuścił hamowanie, prawie w Cunodę wjechał, a teraz z Vettelem walczy. Jezus Maria. Ależ tu jest wojna na tych ostatnich pozycjach. Nie będzie tu hamować, bo nie widzę tabliczek. No i Joe wjechał w Cunodę. Widzicie, jak te boty są bardzo agresywne między sobą. Wjeżdżają w siebie. No nie widziałem takiej sytuacji w poprzednich edycjach gry. I Vettel, zobaczcie, co Vettel zrobił! Jakiego dive'a walnął do tej jeden. Ale my go od zewnętrznej objeżdżamy. Mamy żółtą flagę z przodu. I zobaczcie, Alonso wypadł! Z Okonem chyba się zderzył, zaraz zobaczę powtórkę. Dobra, Tsunoda chyba nie będzie miał DRS-u. Więc bez problemu teraz Tsunodę objedziemy na tej prostej z użyciem systemu DRS. Come on, come on. Nie używam baterii od zewnętrznej, bo zablokował wewnętrzną. No. Uff, udało się wyhamować, bo już myślałem, że przelecę ten zakręt. Dobra, Albon już mocno traci na tych starych softach. Nie zjeżdżał, ale go wyprzedzimy tuż przed dohamowaniem do tego wolnego. O, Albon jak tutaj praktycznie miejsca nie zostawił. Dobra, gdzie tu hamować? Jak od wewnętrznej jesteś, to nie wiesz, nie widzisz tych tabliczek po prawej stronie. Wow! Co tu się wydarzyło? Green flag. Dobra, dostaniemy karę, trudno. Okay, the pit window's open, so let's box this lap. Box this lap. O, idealnie. Widzieliście, trzeba. A co jest? Aha, bo kara! Samochód bezpieczeństwa! Ale jaja, dobra! Ja myślałem, co tam się dzieje? Nie, czemu nic się nie dzieje, a to karę odbywałem. I jeszcze samochód bezpieczeństwa i w idealnym miejscu wyjechał, także dobra, super, zajebiście. Niczym George Russell właśnie podczas Grand Prix Miami. W idealnym momencie wyjechał dla niego samochód bezpieczeństwa. Jesteśmy na P10, no i super, super! Wracamy do gry! Mamy restart. Opony są jeszcze niedogrzane. Atakujemy. Full send. Powinna być duża przewaga gripa. Kierowcami przed nami. Po zewnętrznej Ricciardo. Tak jest. Super Jeff. Nie, to nie Jeff. To już nie jest ten Jeff. Tutaj od wewnętrznej Norrisa robimy. Tak jest. Zrobię dive'a. Come on. No, Bottas się nie spodziewał dive'a. Dobra, come on. Będziemy mieć od wewnętrznej zakręt. Yes. No z Hamiltona ładujemy. Come on. Nie wiem, czy baterii starczy. O, baterii brak. Ale zrobimy dive'a. Trzeba zaryzykować. No i tu też już nie ma baterii. I wchodzimy po wewnętrznej. Jeszcze Hamilton traci pozycję na rzecz Magnusena. I będzie P5. To, co chciałem. Wyrównałem wynik George'a Russella z tego weekendu wyścigowego. Podczas wyścigu. O, proszę, jaka nowa cutscenka, wow! Nie no, to super wygląda. To fajnie wyglądało. Stein trzeci, tylko ten Perez się tutaj nie zgadza na drugim. O, jest Adrian Newey, to jest nowa cutscenka. No i o, to jest coś nowego, tak. Z tej perspektywy, jak się oblewają szampanem.
Także widzowie, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał związany z F1 2022. W następnym filmiku skupię się na funkcji VR, jak to wszystko wygląda. No i co, dziękuję Wam za oglądanie, widzimy się w następnych materiałach, nie tylko z F1 2022, bo jeszcze oczywiście w 21 trzeba dojechać te wszystkie ligi, także życzę Wam wszystkim miłego dnia, trzymajcie się, hej!